Siemaneczko, a w dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, jesteśmy przy siewach, opryskach i nawozach. A w dzisiejszym odcinku możecie sobie pomyśleć, że lecimy sobie z rozsiewaniem nawozu. A więc bez żadnego przedłużania lecimy Walterką i Fernelandem, rozsiewaczem, oczywiście pożyczony, ale niedługo już będziemy mieli swój oczywiście zakup tego. Większy rozsiewacz kupimy. Dobra, cofniemy i ładujemy. Dobra, już mam pełen, więc możemy sobie jechać. Światełka sobie włączymy przede wszystkim. A co tam? Nie, oczywiście. Ta-ta. Czekajcie, zmniejszymy sobie ten pomacik. Dobra. Będziemy skręcać sobie. Dobrze. Teraz sprawdzę, jak to nam rozsiewa. No, w miarę dobrze nam to idzie. A przepraszam, jeśli szumy będą, bo chyba się staram się nagrywać, żeby nie było szumów, ale pewnie będą. O co równo musicie mi to wybaczyć. Bo bez głosu to trochę, wiecie, bez sensu by było, a z głosem chociaż są te szumy, to chociaż mówię coś do was i nie przymudza się za nie nudzi się taką, że to nazwę. No, Walterka się sprawuje. Chyba drugi sezon mam, albo pierwszy. Chyba, no, drugi, dobrze mówię, no, drugi mam. No, naprawdę dobrze się sprawuje. Zresztą na poprzednich nagraniach może liście ją ocenić, jak ona się sprawuje. No i zaraz sobie, jak widzicie, już tu kończymy rozsiewanie tego pola i będziemy sobie lecieć na numer pole 14. Tam właśnie mamy soję na tamtym polu. Zresztą na dwóch mamy, bo na 12 mamy i na właśnie... No właśnie 14 mamy soję, a na 15 mamy oczywiście rzepak, jak możecie zauważyć, bardzo niedawno wstawiłem oczywiście filmik
z siewów rzepakiem, jeszcze to naszym nowym nabytkiem, siewnikiem. Dawno ogólnie na komputerze też sobie nie nagrywaliśmy, tylko głównie na telefonie sobie zaczęliśmy nagrywać taką malutką serię, że taką nazwę robimy sobie. Dobra, lecimy teraz na te pole, jak już mówiłem. Ciekawe, ile mnie to wyjdzie tego odcinka. Zobaczymy. Zresztą pewnie trochę dużo. Bo to jeszcze na tamtym polu mamy rozsiewanie. A ci rozsiewacz jest bardzo mały. Więc wiecie. Dlatego będę mówić do was, bo bez głosu to byście długo sobie nie oglądali zresztą. Dobra, zakręcik. Jak już możecie się spodziewać, będziemy mieli odcinki Nekterans albo z czegoś innego, może właśnie z oprysków na tej serii. Bym mógł wziąć kredyt, ale wtedy mam niezłe odsetki, a nie lubię mieć odsetek. Więc kredytu dużego nie brałem. Jakbym miał wziąć kredyt, to bym miał sporo pieniędzy. Że na się rozsiewać do nawozów i na właśnie opryskiwać, czy też większy kultywator. Oj, coś mi tu zlagowało, przy nie wiem co. Może mam spadki FPS-ów. Trudno, trudno. Pewnie to wina internetowa. Nie ląd się pewnie. Ale Q-Farming się zacinał, więc przestałem nagrywać, bo się nie opłaca dla was. Tylko ciągnie później człowiek i tak trzcinki takie były, że ho, głowa mała była. Po prostu co jakiś długi czas nie widzieliście, co się dzieje, tylko ja robiłem, a nic się nie działo tak naprawdę, tylko mieliście jedną postać, ciągnik na przykład pokazany, a ja tylko bym do was gadał. To jest bez sensu, więc dlatego nie będę nagrywać, albo jeszcze spróbuję w ustawieniach coś porobić, ale już tam próbowałem. Ten Few Farming ma duże wymagania, więc internet by musiał być dobry. A tak to lipa. Już 8 minut nagrywam, no szybko nowy czas leci. Teraz mi się nawozy kończą. To trzeba podjechać. Jeszcze po tym, po żniwach chyba skończymy żniwa. Planuję właśnie sobie zakupić bardzo, ale to bardzo nawet nie aż tak bardzo, ale będę chciał zakupić już opryskiwać, czy też właśnie odsiewać do nawozu. Też mam nadzieję, że już kultywator będę kupić, bo planuję zrobić sobie live'a, ale to dopiero taka zapowiedź jest, a czy on wyjdzie, czy będzie, to zobaczcie wkrótce. A no właśnie, a live właśnie będzie głównie robiony u sąsiadów, czy u sąsiadów. Zobaczymy, jak to będzie, będziemy pracować, zarabiać na swoją gospodarstwo. No.
głównie celem tego będzie zarobek na gospodarstwo, żeby się wybić w górę. A i zaczynając od zwierząt, to właśnie będziemy na początek kupować po parę zwierząt, czy na przykład na początek kupimy sobie owiec tak z 10, z 15 albo i może więcej. A właśnie nie mam nawozu. No dobra, skończył się. Dobra, lecimy. Jeszcze trochę pola mi tam do końca zostało do psiania, czy tam rozsiania nawozów. Dobra, no gaz, gazu zakręt i cofać. I hamulec. I ładno ładujemy sobie nasz rozsiewacz. Jeszcze muszę cofnąć. O, jak idzie. Dobra. No i już mało nawozów zostało, ale dużo siewu. Ale to nic. Jedziemy szybko, bo zresztą z tamtą strony. Bo tu gdzieś mi zabrakło. No tu, dobra, lecimy. Jeszcze trzy przejazdy mi tam minimum zostały. Jedziemy na 12 na to duże pole. Oczywiście rozsiewanie gdzieś 20 coś odcinek idzie. To nie jest długo. Na barwę muszę zapomnieć. Ale by było szybciej, gdybym miał większy rozsiewacz, ale szkoda mnie pieniędzy na więcej wydawanie na szerszy rozsiewacz, który bardziej bierze szerzej. Stój. Czym się zapędził ten. Okej, idziemy teraz. Tą stronę, dobra. O, jak mówiłem 3 razy, no teraz już 2. Ogólnie. Już niedługo nie będzie aż tak dużo czasu na nagrywanie. Więc chcę nadrabiać trochę ten czas, bo będzie akcja siewy na dworzu. No, w realu oczywiście. Powozu siewy zbóż już. Ale to jeszcze siewy, jeszcze poprawki, bo zaagregatować zboże tam, gdzie zgniło, czy tam wymarzło. Po zalewie, tam gdzie były kałuże, czy tam jeziora takie malutkie na polach się porobiły. Właśnie będzie trzeba albo te tunelki, bo za dużo z tego sprzątu nie było, a pamiętam, że jak zaagregatować, to i od nowa zasiać by było bardziej się opłacało i zostawić to do żniw. A to żniw już niemal, już tak czy szybko zleci, naprawdę niemal. Po nowym roku to naprawdę szybko leci. Jeszcze tutaj z tej strony raz zostanie ostatni przejechany i będziemy jechać na pole numer 12, czyli na największe pole, które ma w tym farmingu dostajemy na sam początek. Ci co grają farminga, a ci dla tych ludzi co nie grają, nie wiedzą o co chodzi w farmingu, tylko grają w inne gry i dlatego tak tłumaczę, że jedziemy na pole 12, a na przykład te co się dostaje na sam początek, jak już mówiłem, farmingu.
swoje gospodarstwo. A więc jedziemy do, na następne pole, że tak powiem. Dobra, ze środka pojeździmy sobie. Źle. Rozsiewamy. Rozsiewamy na największym polu. Właśnie 10 minut. Powinno zająć na tym dużym polu, jednak dłuższe jest. No nawozy schodzą, naprawdę, ukrywając. Ale zawsze się dobrze, jak więcej nawozów, to, ten, to lepiej będą rosły, ale trzeba też mieć opanowanie, ponieważ iż na prawdziwo to można spalić i trzeba w dobrą pogodę rozsiać nawóz, bo w mróz to trochę nie za bardzo się rozsiewa na zboża. Ono muszę później jeszcze wypalić. Najlepiej jak jest ziemia taka mokrzejsza, to się rozsiewają nawozy. Niedawno mieliście live'a z tego siania pola, a już sobie rozsiewamy nawozy. Bardzo dobrze. No już nieźle sobie wyjeździliśmy nawozy. I na pewno mi na te całe pole nie starczy i dlatego będę musiał jechać jeszcze raz po nawozy. No a trochę się Walterka pobrudziła, ale każdy ciągle się brudzi. Już jest na samym spodku nawóz, już nawet siatkę przekroczyło, więc się mało robi nawozu. No dlatego też pasują opony do tego typu, bo do innych ciągników tak może ten widzoprawę trochę mi przybyło, więc mogę powiedzieć znów od nowa.
naprawdę robi robotę z tymi cienkimi oponami, bo nie wyminiatuje on, że już ma tam tu wzrosło właśnie. Większa się zrobiło, jeszcze będziemy opuskiwać na tym pole. Jeszcze z dwa razy przejazd tamtą i powrotem skończymy zasilanie. Ja tu się będziemy pryskać na te pole tego typu. A jakbym był śmieszny, nie? Gdybym tak zrobił, na każde pole odcinek nagrywał, to by było śmiesznie, naprawdę. Ciekawe, czy tak ktoś nie robi tego typu. Naprawdę by było rozwalające śmiesznie. Dobra, już mam jeden, właśnie ten, co teraz robi. Siewam raz. Jechać, oddać rozsiewacz. Szybciej wsiek pędzu. Jeszcze dzisiaj, bo wy go dostaniecie, nie wiem kiedy ten odcinek, ale nagrywamy sobie w poniedziałek. A bym jeszcze chciał zrobić live'a od Afryki do Ameryki. Jaka noc piękna. Niebo, gwiazdki, a chmurki puszyste. Ludzie pewnie może jeszcze będą spacerować. Zobaczymy, jak dojedziemy do miasta do samego końca. Przy takim ładnym i ciepłym niebie to można spędzać noc na spacerku. Pewnie ludzie chudzą, pyłu. A co to? Jak nie jest zimno w nocy, to tam mogą sobie chodzić. Dobra, teraz no nie widzę tu ludzi, ale a tam jak ktoś szedł, dobra. Nieważne, mniejsza z tym, jak sobie chodzą, to niech sobie chodzą. A my oddajemy temu Mariuszowi rozsiewacz. Jo, tam sprzyda, ja chcę rozsiewać. Jakbym sprzydał mój ciągnik, to nie chciałbym ciągnika od nowa kupywać. Aha, jeszcze muszę opuścić kurczę do końca. Wiecie co, zakręcimy sobie tutaj tak pięknie, ciekawe czy się wyrobię zakręcie, ale ładnie mnie to wyszło, wyliczone miałem. Dobra, od tutaj zapakujemy i rozsiewacz oddamy Mariuszowi. Zwróć, ok, lecimy do domu. Wolne? Wolne. Ciekawe co ten zrobi tutaj, jak ja mu wywinę rogala. A dobra. Nie udało się, bo skręcał dziad.
już mi zeszło paliwa nieźle. A ja wyrobiłem. Patrz, zima, sierota, jak tam samochód zapalił i ściągnął. Nara. Uda, ja jak pijany jeżdżę, kurczę. Nie swoim pasie. To niezły Janusz się na mnie. Panie, pan nie przepuści. A nie pan może pierwszy, bo jeszcze. Panie, jak mnie wrzuciło troszkę nóżkę. Zaraz podjedziemy pod Mijkę, żeby go wypucować ładnie. Bo się tak pobrudził ten ciągniczek. Przodu, okej. Włączony. A ja już się z wami żegnam i to by było tyle z rozsiewania nawozów. Już widzimy się na opryskach. Do zobaczenia. Cześć. Elo.